wszystkich bardzo serdecznie. Murdered Sole Suspect. Już wiemy, że jest świadek, który widział nasze zabójstwo. Morderstwo naszej pięknej osoby. No i w tym momencie musimy dojść do kościoła, bo tam prawdopodobnie ukrywa się nasz świadek. Dziewczyna. A to wszystko się okaże. Zobaczmy, o czym rozmawiają. Face it. Baxter hated the guy. I think the hate was pretty mutual. Ronan was a little rough around the edges. But Baxter, he isn't exactly Mr. Cuddly. Yeah, but you don't think he'd... I mean, a fellow cop. Or anybody. In this job, I'm surprised less every day about what people are really capable of. No. Tak myślałem, jest pewne ryzyko, że to Baxter, jeden z tych policjantów, jest to zamieszany. Słuchajcie, skoro mogę tu się schować, znaczy, że gdzieś tu w pobliżu jest demon. Ale w pobliżu kościoła? Nie wierzę. Na dole jakaś kobieta. Zerknijmy tam w takim bądź razie. If there's anything I can do, but looks like you could use some help. I don't know how I got here, or even where here is. I can't remember what happened to me. Why am I like this? I'm sorry to tell you, kid. But if you're here, it means you're dead. I knew it. Dziewczyna nie wie, że nie żyje. I'm in a similar situation. Now, I used to be a detective. Let me take a look around and see if I can find anything that will help you make sense of all this. I don't even know where you'd start. Is there anything you remember? Doesn't matter how small. Sometimes the tiniest detail is all it takes. I remember lots of people. And this rowboat, everyone was scared. And I keep seeing the name Monahanset. Well, that's a start. Let me see what I can do. Aha, jak umarła kobieta z plaży. Świeca? This is her obituary. She died when a rowboat capsized and sank. She's never recovered. What was she doing on a rowboat? Zobaczmy, czy coś tu jeszcze gdzieś jest w pobliżu. Może tutaj. Nie. Chyba zobaczmy, może za chwilę będę mógł rozwiązać jej sprawę. Jest to jakaś karteczka. Nie
Ja muszę iść tam. Okej. Słuchajcie, wracamy do tej dziewczyny. Mam już kilka wskazówek, może uda nam się wyjaśnić, dlaczego zmarła, co jej się stało. Co to jest? Jakaś kobita? Tak nie zauważyłem, że ktoś tu siedzi. Dobra. Spróbujmy znaleźć odpowiedź. Nekrolog w gazecie. Nie mamy jeszcze odpowiedniej wskazówki, żeby odnaleźć tą odpowiedź. Szkoda. Może gdzieś tu bliżej będzie, zaraz zobaczymy. O, tu widzę, coś jest. Tablica opinii. Piractwo. Do kościoła. Dobra, idziemy w takim razie. Zostawimy tą dziewczynę tam sobie. Może później nam przyjdzie wrócić i rozwiązać jej sprawę. They follow you everywhere. No, ale gdzieś tu będzie sporo duchów. Muszę ustalić, gdzie jest świadek. Tu mamy zbadać kościół i znajdź świadka. Piła? Patrzcie, tutaj są te... Nie mogę tędy przejść. Bo tu jest ten demon chyba. Czy są w ogóle demony tutaj w kościele? Nie ma? Dobra. No dziwnie by było, gdyby były. Ptaszek. Dziewczynka. Hey, hey, hey! It's okay. Just don't go near them. I couldn't look anymore. I had to stop it. Those hands, they tore at my soul, at my mind. It's your eyes. They get in through your eyes. All right. Just calm down. You're not making any sense. Shh. What? Coming for you. Się schowałem, bo się przestraszyłem, to co nam tutaj ona mi grozi. Świruska. She's praying what I'm thinking. It's getting dangerous out there with all these murders. There's one promise I never regretted. Wracają wspomnienia tak naprawdę z życia. Jakaś dziewczynka, a to też nie, niestety nic z nią nie pogadam. Not just hers. At least I'm not alone. Kruk. Nie najlepszy znak.
Tutaj coś mamy. Kolejna piła. Czy coś tu znajdziemy? To jest ona, tak. Wasn't there a clue about the church and the apartment? W apartamencie wskazówka odnośnie kościoła była. Czekajcie. Zdjęcie świadka. Zasłonię te zdjęcia. Błąd. Jak nie to? Just always here now. I think we have an old attic you can stay in for as long as you like. Dobra, czyli na strychu jest. Staying in the attic? I better go check it out. I can't smell good. If it smells perfect. It smells like her. So you just decided to help yourself to her closet? No. The ones in her closet were too new. Besides, she knew someone had been in there. I waited until she threw them out. You know, I was always good at waiting and watching. Sometimes she would look around like she could feel me watching. And if she caught you, then what? Your whole world would come crashing down. Why? It never has in the past. I deal with her the way I dealt with the others. And then I move on to the next one. Jakiś morderca chyba. Moving on in this place might be harder than you think. Masakra. Dobra, słuchajcie, zobaczmy. Tutaj nie, tutaj nie. Tu jest gdzieś przejście. Gdzieś przejście było. Tu jeszcze mamy jakąś wskazówkę. Zobaczmy, co ta wskazówka nam daje. Co za koleś? Dobra, mniejsza z tym. Zostawmy to ich. Zobaczmy, może tędy. Mnóstwo znajdziek. Tędy też nie przejdziemy. Pułapka demonów. Dobra, słuchajcie, musimy pójść w takim bądź razie na górę. Pójdziemy tędy. Musimy znaleźć dojście na strych. Nie wiem, czy tędy przejdę. Chyba nie. A chciałem zagrać, ale niestety nie było mi to dane. Czyli co, tędy będziemy musieli przejść. Nie, tędy droga. Słuchajcie, jak się tu dostać na strych? To jest pytanie. Tu nie ma przejścia. Tu też nie ma przejścia. Chociaż... W jaki sposób udało mi się? Zerknijmy, no. Możemy przedostać się w ten sposób, że po prostu teleportuje naszego przyjaciela. Musimy się dostać na strych.
ściągniesz mnie do odkurzacza? O! Już chyba wiem. Przejdziemy, tak? Patrzcie. Udało się. Jezus, puść, puść. Dobra. No też mamy mały myk. Wiem, jak się przedostać. Przez takie nieciekawe miejsca. Przez te miny. Mhm. Znać wejście na strych. Dobra, znaleźliśmy. Czy są tu gdzieś demony? To jest kościół, więc nie powinno być, ale widzę, że są pułapki. Więc demony również mogą się tutaj pojawić. Proszę bardzo, już jeden tam jest. O, no dobrze. Jak mogą być demony w kościele? No, come on! Jedzie na górę? Pewnikiem tak. Mogę kota opętać, bez jaj. Jesteś w ciele kota, możesz użyć i przytrzymać, aby biec, które... Niektóre występy można wskoczyć tylko z rozbiegu. Kontynuuj. Mogę miauczeć. O, fuck. You probably don't want to hear about it in the food preparation area. It can get smelly. Zerknijmy, czy coś tutaj się znajduje, jakaś znajdźka, cokolwiek. Tam gdzieś demon lata, musimy uważać. Nie wiem, co te piły robią w ogóle w kościele. Z czym to w ogóle związane te piły są? Tu jest zamknięte. Tu jest chyba ten demon. Leżysz! Said it would be a Puritan themed display. It wasn't a lot more specific. Look at that. Just look at it. You call that Puritan? There's plastic in that. You think there was plastic anything when they landed on Plymouth Rock? O! Prawie wszedłem w tą dziurę. Trzeba uważać, gdzie się chodzi. Dobra, tędy nie przejdę. Ale kot może im pomóc przejść dosłownie wszędzie. Więc w razie czego go wykorzystamy. Nie wiem, Angie. Brian jest lovely boy, but I worry about his family. Well, his mother does seem to be a bit of a heartbeat, but Brian's boyfriend. Czekajcie, bo zaraz się zgubię. Mhm. Musimy znaleźć przejście do góry. Nie tędy droga. No to ładnie. Znowu będziemy szukać przejścia. Tylko schodami tu do góry. Dobra. Już chyba wiem. Jezus! Ależ w las? Miał. Co to jest te? Jak mam przeskoczyć? Jak to przeskoczyć? Holender, jasno.
O, na R. Jak tu teraz przejść? O, goddammit. Czekajcie, jakby to zrobić, żeby ci ludzie przeszli tam dalej. Pomyślmy. Trzeba by coś zrobić, żeby otworzyli tu i wtedy mogę przeskoczyć tam dalej. No bo innego wyjścia nie ma. Chyba że, czekajcie. Tu jest pozamykane, tu też jest pozamykane, tu jest do zebrania. Tu nie ma żadnego przejścia. Muszę się dostać tu na górę. Ale nie dam rady po prostu. Po prostu nie dam rady, nie ma innego wyjścia. Jak tylko przez środek. Czekajcie, jakby to zrobić, żeby nam się powiodło. Co z tym? This would never happen in my kitchen. It's not my fault. My kid's great. Well, this guy shut up. Mam już dosyć tego faceta. No dobrze. Jak się dostać na górę? To jest bardzo zasadnicze pytanie. Niestety chyba nie dowiemy się. Kotem mogę przejść tutaj. A kot później już dalej nie pójdzie. No, oni nic nie zrobią mi w tym momencie, jeżeli jestem w czymś ciele. Nawet jeżeli jest to ciało kota. Ale rzeźnia, no Holender, nie mam. Jak ja tu mam przejść? Co ja mam tu zrobić? O, będę. Będę w ciele kota biegał. A, jest przejście. Musimy się przedostać do tego cudownego miejsca. Come on. Czekajcie. Wiem, że muszę iść tam na górę, tylko problem tkwi w tym, że nie ma jak się przedostać. Miau, miau. A! Może się wspinać. I co teraz? O, jasne. To nie jest takie proste. W życiu mi się nie domyślił, że mam coś takiego zrobić. Że mam kotem dostać się w takie miejsce. Jesteśmy na strychu.
I teraz możemy już kontynuować naszą misję. There she is, finally. Why do I always lose my keys when I need to leave? How can I get through to her? Musimy dowiedzieć się, co wie świadek, tak? Zobaczmy. Brak demonów. Od razu lżej. Kolejna piła. Jeszcze jedna, żeby odkryć historię. Straszliwie tu ciemno jest. Tu już więcej nic nie ma, także nic nie znajdziemy. Wpłyń, przerwij, wpłyń. Co by sprawiło, by pomyślała o dzwonniku? Trafiliśmy. I'm tracking down my killer, okay? Someone who was seconds away from attacking you about an hour ago, and if... Tak, stary, ona cię widzi. You can see me? And hear me? Holy shit. You're a medium. Well, ain't I the luckiest guy in the world? I just found the perfect little helper. What is it with you guys and my family? Helping the cops do their job is not some privilege. It's a trap. I'm not your informant, your partner, or your friend. I don't owe you anything. You owe me. Dick. Yeah, I get it. You're tough, okay? But you're not tougher than him. You saw what he can do. He's coming after you, or someone close to you. Whoever he wants dead is lucky to still be alive. Now, I know what I'm doing, and you can help me stop him. All you have to do is answer some questions. Look, I'm sorry. What happened to you is horrible. You saved my life, so what do you want? Dobra, musimy ustalić, co wie świadek, tak? Możemy wypytać, czego morderca miałby cię szukać. Zacznijmy od tego. I was murdered tracking that son of a bitch to your place. So why would he be looking for you? That freak was probably looking for my mom. Not me. I'm a nobody. Invisible. Mom and I tried very hard to keep it that way. But everybody wants to be noticed, you know. Szukał twojej matki. Pytanie. Looking for your mom. What does that mean? She's like me, but she found a way to make a respectable living off of what we can do. Living that probably turned her into a target. Czy znasz mordercę? Najważniejsze pytanie. Have you ever seen my killer before tonight? Do you have any idea who he is? You cops are so hard up on clues that you're actually asking people if they know who the killer is? Now I get why you need so much help. I'm not asking people. I'm asking the witness whose life I just saved. Okay. Gdzie jest jej matka? So where's your mom, kid? Probably dead. She would never just leave me without saying a word. Never. I don't know where she is. I know the Bell Killer had something to do with her disappearance.
Him showing up tonight just proves it. If he killed her, why would he come back to her place? I don't know. Look, assuming the worst never helped no one. Dobra. Czemu była w mieszkaniu? Też czegoś szuka, tak mi się wydaje. I live there, Sherlock. Well, I used to, whatever. My mother has been missing for a few days. I don't see her that often, but she never just disappears. Not like this. Co się z tymi zarobkami? W takim razie. Yeah. Hey, you might know her. She was working the Bell Killer case with the cops as a contract psychic, a profiler. Sorry, kid. Can't ring any bells. I found this in the apartment tonight. Mentioned something about some Bell Killer book, and it's in her handwriting. Bell Killer book. If she was a profiler, it's probably the book she kept all her case notes in. That would be at the station. Really? I ostatnie pytanie, dlaczego tam nie mieszkasz? Chyba wiadomo czemu. Why don't you live there? Because of people like you, always asking for help. Trying to connect one last time with your loved ones or resolve some crazy problem. I love my mom, but I can't live in one place for too long, or people like you will find me too easily. I wasn't home much either growing up. I know that's rough. You're not safe alone. You need someone watching over you. Us cops find missing people. I found you, and I can help you find your mom. Your problem is now my problem, too. No way. Don't get me wrong, you saved my life, and... Okay, I can't pay that back, but your problems are your problems, and mine are mine. There they are. Good luck. You're gonna need it. Have a nice afterlife. Whoa, wait a minute! Don't go yet! Just stop for a second, will you? We're on the same side. If your mother's involved, we need to work together. Work together? What are you gonna do? You're dead! I'll handle it. Just leave me alone! Potworny krzyk. Dobra. I bet she knows more. I can't let her get away. There's gotta be another way down. Okej. Okay. Boże, ja stoję. Nie mówcie, że w tej minie wielkiej. Zgubić to tropu świadka, tylko on może pomóc odnaleźć dzwonnika. Okej. Okay. Dobra. Musimy opuścić strych. Nie możemy zgubić tej dziewczyny. To jest jedyny świadek. A to w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa.